Dzień dobry, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Cała społeczność Sama Mama czekała na tą rozmowę. Ja wielokrotnie rozmawiając z Wami w kuluarach pytałam, o czym chciałybyście dziewczyny porozmawiać. I ta więź i relacje to był temat, który przewijał się wielokrotnie. Stąd też też gość. Zaprosiliśmy dzisiaj Panią Małgorzatę Gumowską. Witam serdecznie Panią Małgosiu. Dzień dobry Pani Dominiko i dzień dobry wszystkim Paniom, których nie widzę, ale mam nadzieję, że jesteście dziewczyny. Myślę, że powoli będzie pojawiała się informacja o tym, że jesteśmy na żywo, ponieważ i Facebook, i inne social media potrzebują chwili, żeby dać Wam znać, że jesteśmy już z Wami, że nasze spotkanie się rozpoczęło. Może w oczekiwaniu na to, że pierwsze osoby pojawią się na live'ie, poproszę Was o to, żebyście zostawiali lajki, serduszka i komentarze w podziękowaniu za to, że nasz gość jest dzisiaj z nami. Bardzo Was proszę, żeby te pierwsze osoby, które do nas dołączają, dały znać w komentarzu, że już jesteśmy z Wami na żywo. Dzień dobry, o już Małgosia, dzień dobry Pani Małgosiu, witamy bardzo serdecznie, już pierwsze osoby są. Pani Małgosiu, proszę powiedzieć, czy Pani widzi czat? Czy ja widzę czat? De facto mam informację, że widzę, ale nie widzę, że ktoś jest, więc tak, taka jest moja sytuacja. Dobra. Więc chyba nie widzę. Okej, to słuchajcie, moje kochane, dla tych osób, które będą zadawały pytania na czacie, jak najbardziej jest na to przestrzeń i zawsze możecie to robić i te pytania są zawsze mile widziane. Pani Małgosia będzie odpowiadała, tylko że ja je po prostu będę czytać. Może się zdarzyć w międzyczasie, że zaskoczy ten czat i Pani będzie go widziała. Być może jeśli ktoś by napisał, w tej chwili jakaś Pani by napisała coś, to ja po prostu będę widziała, czy wpadnie ta wiadomość, no bo nie widzę tych serduszek, lajków i tak dalej, tak? Ale być może pytanie, czy jakąś informację zapisaną bym zobaczyła, a jeśli ustalimy, że nie widzę, no to poproszę Panią Dominikę, żeby przeczytała. Dobrze, moje kochane, więc ja już widzę pierwsze komentarze. Dajmy sobie tą przestrzeń na to, żeby wystartować z naszą rozmową. Moje drogie, jak zawsze, zapraszam Was do tego, żebyście zadawały pytania, żebyście były aktywne na czacie, żebyście dzieliły się swoimi doświadczeniami w temacie, o którym rozmawiamy. Nasz gość jest nie tylko coachem dobrych relacji, ale też konsultantem kryzysowym. Pani Małgosia jest trenerem osobistym i grupowym, wspiera ludzi w tworzeniu szczęśliwych związków. Także naprawdę dziewczyny, dzisiaj mamy bardzo, bardzo duże możliwości do zaczerpnięcia rzetelnej wiedzy od eksperta. Pani Małgosiu, czym się Pani na co dzień zajmuje? Jak wygląda Pani praca? Jak to zawodowo u Pani się przedstawia? Zajmuję się, tak jak Pani powiedziała, rzeczywiście wspieraniem ludzi i pomocą w takich trzech głównych obszarach pracy indywidualnej, z klientem indywidualnym. Najczęściej są to kobiety, które aby wzmocnić, ulepszyć swoje związki i relacje, poszukują pomocy i wsparcia właśnie nad rozwojem własnym, nad pracą nad sobą, aby dzięki temu ten związek stał się bardziej pożądany i taki oczekiwany, trochę taki wymarzony. No i tu jest cały obszar taki właśnie pracy z kobietami, który niezwykle lubię, bo widzę, jak te kobiety rozkwitają pod wpływem tego rozwoju i jak też dzięki temu zyskują ich związki i relacje. Tak, to jakby pierwsza taka noga mojego działania. Tu prowadzę sesje indywidualne, ale też mam swoje programy grupowe, warsztaty i różne inne rzeczy, kursy online, tak, więc tutaj jakby taka moja działalność pierwsza. Druga, pracuję z parami, czyli prowadzę coaching dla par. Szczególnie tu skupiamy się, i to jest taka moja specjalizacja, no bo nie ma relacji bez komunikacji, więc z parami przede wszystkim pracuję nad zmianą komunikacji w związku. Jeśli ta komunikacja się zmienia, to i ten związek zasadniczo się zmienia. No i to jest tak drugi obszar, żeby nie rozwijać tych wątków za mocno. No i trzeci obszar to jest praca z ludźmi w kryzysie, zarówno z osobami indywidualnymi, jak i z parami. Kryzysie, który dotyczy związków i relacji, bo jestem już konsultantem kryzysowym, ale jestem też w trakcie certyfikowania swoich uprawnień jako coach kryzysowy, więc w takim szerszym ujęciu też już podejmuję tę pracę. No i to jeśli chodzi o taką moją pracę. Oczywiście też pracuję w biznesie, bo i tam komunikacja, i tam relacje są niezwykle istotne. Więc to tak to wygląda.
Pięknie, fantastycznie. No więc moje drogie i słuchaczki, i słuchacze, i widzowie, zapraszam Was do tego, żebyście tym bardziej czerpali wiedzę i korzystali z treści, które dla Was przygotowałyśmy. Ja jeszcze tylko wspomnę, że nasze spotkania, live'y, które organizujemy, są finansowane w ramach grantu Akademia Mamy, sfinansowanego ze środków Narodowy Instytut Wolności w ramach Nowe FIO na lata 2021-2030, Komitet do Spraw Pożytku Publicznego. Myślę, że tytułem wstępu już przywitałyśmy się, poczekałyśmy na pierwszych widzów, możemy powoli zaczynać i przypomnę, że tematem naszego spotkania jest bezpieczna więź. Dlaczego wybrałyśmy temat bezpieczna więź? Ponieważ ta więź, żeby była satysfakcjonująca, nie wiem, czy Pani się ze mną zgodzi, ona musi dawać nam poczucie bezpieczeństwa, bo jeżeli my się czujemy niepewnie, my się czujemy zagubione, my się czujemy oszukiwane, zdradzane, no to nie jest bezpieczna przestrzeń do budowania zdrowej relacji. Tak, tu wiele wątków się też pojawiło w Pani wypowiedzi, ale tak, poziom, czy w ogóle poczucie bezpieczeństwa jest fundamentem w ogóle budowania relacji i rzeczywiście jeśli to bezpieczeństwo zostaje nadwątlone, to i relacja na tym cierpi i ta relacja zaczyna często też zgrzytać. To ma też związek z piramidą potrzeb Maslowa, to jest pierwsza taki poziom naszych ludzkich potrzeb, niezależnie od płci, bo przecież nie dotyczy to tylko kobiet, ale dotyczy to mężczyzn i w ogóle ludzi, który to poziom jest jako pierwszy ponad potrzebami takimi biologicznymi, fizjologicznymi. Więc tak, to jest fundament relacji. I to jest niezwykle istotne, ale użyła Pani Dominika w swojej wypowiedzi pojęcie zdrowe relacje. No i właśnie tu się mogłybyśmy zatrzymać, bo co to znaczy zdrowe relacje, prawda? To jest takie dość nośne określenie, ale warto by się zastanowić, co się za tym kryje. No to wyjaśnijmy może naszym właśnie słuchaczkom, naszym widzom, co możemy pod tym pojęciem zdrowe relacje odkryć? Ja bym powiedziała, że to jest w ogóle wartościujące i zachęcałabym do tego, żeby nie używać określenia zdrowe lub chore relacje, no bo to jest jakby, często to jest też zewnętrzna ocena. Ja bym powiedziała, że każdy ma jakieś relacje i czasami w tych relacjach są jakieś trudności, czasami są i przyjemności i jest i jedno i drugie i wszystkie one mogą być tak zwane zdrowe, jeśli mieszczą się w tak zwanej normie psychologicznej, czyli nie są związane z przemocą, z uzależnieniami i wtedy mamy takie relacje pozanormatywne, ale też w nich jesteśmy. Tak, i też w nich bywamy i często długotrwale w takich relacjach bywamy, więc w ogóle zachęcałabym do tego, żeby nie używać pojęcia zdrowe relacje, a budować takie relacje, czy tworzyć, czy poszukiwać wiedzy na temat relacji, które są satysfakcjonujące dla ludzi, którzy je tworzą. Bo przecież w relacji spotykają się dwa światy, dwie osoby, bardzo od siebie często odmienne, dalekie, no i właśnie ta budowanie relacji polega na tym, żebyśmy umieli się spotkać, żebyśmy wypracowali właśnie więź, dzięki której będziemy czuli się ze sobą dobrze. A czasami potrzebujemy z takich relacji wyjść, bo one nie służą nam. I to też przynosi określone skutki i wymaga określonego podejścia, określonych postaw. Myślę, że właśnie bardzo często kobiety, i tu celowo użyję słowa, tkwią w relacjach, które im nie służą, obawiając się, jak to będzie, kiedy będę sama, jak sobie dam radę, a będę, bo mam dzieci, to dla dobra dzieci będę tkwiła. I ja mówię to przez pryzmat moich podopiecznych, ponieważ często słyszę to na spotkaniach u nas, że ja już od dawna nie czuję się dobrze w tym związku, ale i zawsze po tym, ale są argumenty, w których te kobiety są bardzo mocno zakorzenione i jest im ciężko podjąć jakikolwiek ruch i decyzję. Ja to rozumiem i to też jest moje doświadczenie w pracy z kobietami, które przychodzą w takim momencie życia, że nie są gotowe wyjść ze związku, ale ten związek już de facto jakby wyczerpał się, wypalił, więc tam emocjonalności czy bliskości jest już bardzo mało.
ale te kobiety w nim są. I to jest dla mnie jakby zrozumiałe i mam dużo akceptacji dla takiego uwikłania czasami w związek i zachęcam wtedy do tego, żeby nie podejmować decyzji natychmiast i od razu, a być może do tej decyzji się przygotować, bo jeśli boimy się o finanse, jeśli boimy się o utrzymanie i to jest naturalne, bo dotykamy znowu potrzeby bezpieczeństwa, prawda? I tego obszaru bezpieczeństwa, który kobieta, jeśli wychodzi ze związku, a też ponosi odpowiedzialność, ma w sobie to poczucie odpowiedzialności za dzieci, no to nie ma właśnie gotowości, żeby wyjść, bo nie ma tego bezpieczeństwa. Więc być może praca nad wychodzeniem ze związku, jeśli taka gotowość wciąż w tej osobie jest, będzie polegała na tym, żeby zbudować swoje zaplecze bezpieczeństwa. I to wymaga też trochę czasu. Niekiedy jest tak, że gdy kobieta zaczyna podejmować działania na rzecz zbudowania swojego bezpieczeństwa, czytaj też często swojej niezależności, prawda? To i ten związek, w którym nadal jest, zaczyna też się zmieniać, bo w związku jesteśmy reaktywni. Tak? Czyli zmiana w sposobie bycia i zachowania jednej osoby, czyli praca nad własnym rozwojem i zmianą, wprowadza inne zachowania do tego związku, wprowadza, można by powiedzieć, inne komunikaty wynikające nie tylko z komunikatów werbalnych, ale z tego wszystkiego, jacy jesteśmy, jak się zachowujemy, jak funkcjonujemy. I te komunikaty oczywiście trafiają na grunt ten drugi, po który na tym gruncie stoi partner. I jego reaktywność wtedy jest zupełnie inna, więc różne rzeczy się dzieją. Ja naprawdę już wiele scenariuszy, nie chcę powiedzieć, że wszystkie widziałam, bo pewnie jeszcze sporo przede mną, ale nie ma scenariusza, który... Każdy scenariusz jest jakiś, bo każdy scenariusz jest o tej parze ludzi, o tym dwojgu ludzi. Ale tak, jeśli nie czujesz w tym momencie, że to jest dla ciebie dobra relacja i dobry związek, to zacznij myśleć o swoim poczuciu bezpieczeństwa i rób to, co jest tobie potrzebne, żebyś poczuła, czy poczuł się bezpiecznie i rób to w czasie i zobaczysz, co do ciebie przyjdzie. To w pierwszym momencie dbanie o siebie, o swoje potrzeby jest bardzo istotne. Ja wielokrotnie powtarzam, że tak jak w samolocie, jeżeli jest jakaś awaria, to najpierw zakładamy maskę sobie, a potem dziecku. I myślę, że warto w życiu też zacząć stosować tą zasadę, że kobiety powinny zacząć dbać o siebie, o swoje potrzeby, żeby lepiej zrozumieć i to, czego chcą, do czego dążą i żeby nie podejmować decyzji pod wpływem chwili, bo bardzo często my chcemy zrobić rewolucję tu i teraz, robimy zmiany, mamy takie myśli, że oto ja dzisiaj tak postanowiłam, tak będzie, a czasami to przygotowanie, o którym pani mówi, jest dużo ważniejsze niż ten krok, bo ten krok i tak nastąpi, wcześniej czy później on się wydarzy w naszym życiu i żeby była jasność, my tu nie mówimy tylko o rozstaniu, my tu mówimy o zmianie, która następuje, tak? Tylko pytanie, gdzie my w tym momencie będziemy, jak my się do tego przygotujemy, jak my będziemy ugruntowane w tym, co się może wydarzyć, jakie będziemy miały ścieżki decyzyjności i czy będzie to decyzja, która będzie przez nas podjęta świadomie, czy po prostu sytuacja podejmie, jakby narzuci nam rozwiązanie, bo będziemy nieprzygotowane do tego. To jest bardzo ważne, co pani mówi, żeby się do tego przygotować, poznając siebie, właśnie poczucie bezpieczeństwa swoje zacząć budować dużo wcześniej, jak już widzimy, że coś jest nie po naszej myśli, nie? Że coś się zmienia nie w tą stronę, jakbyśmy chciały. Ja bym w ogóle zachęcała, taka przyszła do mnie w tej chwili myśl, zachęcała do tego, żeby w ogóle swojego bezpieczeństwa nie oddawać nikomu. Tak? Bo skoro to jest bezpieczeństwo, no to de facto ja jestem za to bezpieczeństwo w jakiś sposób odpowiedzialna. Więc podejmuję działania, starania, które moje własne bezpieczeństwo pozwolą mi utrzymać, zachować. I to też często przekłada się na to, że w związku przestaje być zewnątrz sterowalne. I oczywiście to nie jest
Ja nie lubię słowa ani łatwe, ani trudne, bo ona jest zamykająca. Ja bym powiedziała, że często to stanowi dla kobiet wyzwanie. I nawet jeśli słyszą to, co pani powiedziała, pani Dominiko, że w samolocie maskę podajemy najpierw dziecku, a potem zakładamy sobie, to uznają to za oczywistą oczywistość. Natomiast jeśli przychodzi do codzienności, to wcale nie umieją tego robić. I znowu, uczenie się dbania o swoje potrzeby, w tym potrzebę bezpieczeństwa i wiele innych, które odkrywają, tak? Ale również dbanie o utrzymanie wiary w siebie, o budowanie wiary w siebie, o poczucie własnej wartości. To są takie filary, dzięki którym odkrywamy, że mamy w sobie gotowość, odwagę, mimo lęku wielokrotnie, jednak działać na rzecz tych potrzeb. I to jest właśnie takie kluczowe, żeby sobie, że jakby pierwszym krokiem jest takie uświadomienie sobie, że moje bezpieczeństwo leży też w mojej gestii, w moich rękach. Moje potrzeby są moimi potrzebami. I tu aż się uśmiecham, bo przychodzi mi na myśl taki przykład pary, która pracowała nad komunikacją, ale podali taki przykład, że no ona mówi, że ona chce się zdrowo odżywiać, a on nie. Zwyczajna rzecz, codzienna. No i pytanie, czyja to jest potrzeba, żeby się zdrowo odżywiać? No jej. On nie ma takiej potrzeby w tym momencie, ale ona realizację tej swojej potrzeby zdrowego jedzenia, zdrowego odżywiania uzależniała od tego, czy on się w to włączy, czy też nie. Więc jakby na tym przykładzie, odwołując się do tego przykładu, chciałabym powiedzieć, że jeśli jakąś potrzebę masz i jeśli to jest twoja potrzeba, to zadbaj o nią sama, zadbaj o nią sam. I oczywiście uwzględniając przestrzeń i możliwość porozumienia się z partnerem, żeby realizacja tej potrzeby, twojej potrzeby, nie wprowadzała iskier do związku, tak? Ale to jest możliwe, ale chodzi o to, żeby myśleć moje potrzeby, więc skoro są moje, to dlaczego ktoś ma je za mnie realizować? To jest bardzo dobry przykład, żeby zapytać nasze słuchaczki, naszych widzów, jak u was jest? Czy rzeczywiście wy, dziewczyny, w swoich związkach dbacie o swoje potrzeby? Jesteście w stanie je artykułować, realizujecie je? Czy oddajecie odpowiedzialność drugiej osobie? I tak jak tutaj pani Małgosia powiedziała, uzależniacie jakby realizację tych potrzeb od partnera. Bardzo, bardzo fajny wątek. Myślę, że ciekawy do tego, żeby nasze słuchaczki się podzieliły z nami o odpowiedziami. A w międzyczasie ja bym chciała zapytać o przywiązanie, które jest elementem jakby związku. Czy można użyć takiego stwierdzenia, że w pewnym momencie relacji miłość przeradza się w przywiązanie? Czy to już jest za daleko? Nie powinno tak być. To jeszcze chciałabym dodać jeden element do wątku związanego z potrzebami, że to nie jest zawsze tak, że już umiemy dbać o te potrzeby. Przez wiele lat przyzwyczaiłyśmy się żyć często, czy przyzwyczailiśmy się żyć, bo to nie dotyczy tylko kobiet, ale przyzwyczailiśmy się żyć w ogóle nie widząc swoich potrzeb, koncentrując się na potrzebach innych osób. Więc czasami dopiero potrzebujemy w ogóle odkrywać swoje potrzeby. I dopiero kolejnym etapem będzie dbałość o to, żeby je sobie zabezpieczyć. To jakby ja potrzebuję to powiedzieć, żeby nie było nic złego w tym, że nie wiem, jakie mam potrzeby. To też jest o czymś, to też jest informacja. To jest być może ten pierwszy krok do tego, żeby w ogóle myśleć, że mogę te potrzeby realizować. A teraz przechodząc do pytania, które pani zadała, pytania, które dotyczy przywiązania. Czy miłość przeradza się w przywiązanie? Ja powiem tak, i nie jestem wyrocznią, więc nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Mogę powiedzieć, odwołując się do doświadczeń zarówno osobistych, jak i takich, które znam. Ja jestem w długoletnim związku z jednym mężczyzną i ten związek rzeczywiście już jest długi i myślę, że różne etapy tego związku mamy za sobą. Natomiast w przywiązaniu nie ma niczego złego. W przywiązaniu nie ma niczego złego. Tak naprawdę chodzi nam o to, żebyśmy byli
czuli to przywiązanie, bo dzięki temu przywiązaniu czujemy się też bezpiecznie. Prawda? Chodzi o to, żeby moim zdaniem, według mnie i według moich, jak w oparciu o moje doświadczenia, chodzi o to, żeby przywiązanie nie wyczerpało całości tego związku. Żeby związek nie opierał się tylko na przywiązaniu. I poczuciu tego, że już po prostu jesteśmy, więc jakkolwiek będzie między nami, to i my tak jesteśmy w tym związku, no bo my już jesteśmy tacy ze sobą związani i przywiązani, że my już nie mamy gotowości do tego, żeby myśleć, że moglibyśmy w tym związku nie być. Ja lubię w ogóle często powiedzieć o takie stwierdzenie, które może być niepopularne, ale związek nie jest nam dany raz na zawsze. W związku jesteśmy z wyboru, z decyzji, z deklaracji. I ta deklaracja, którą w którymś momencie swojego życia składamy, formalnie lub nieformalnie, bo nie zależy, jakby nie ma to znaczenia, czy jesteśmy w takim sformalizowanym związku małżeńskim, czy jesteśmy w zdeklarowanym, zadeklarowanym związku partnerskim lub jakimkolwiek innym, to zawsze jest efekt naszego wyboru i decyzji. I ta decyzja dopiero związek zaczyna, a nie kończy. Cudowne, cudowne, bo rzeczywiście to jest takie patrzenie na związek z troszkę innej perspektywy. Dużo ludzi, to fajnie pani powiedziała, że nie jest to takie popularne, ale ja też wychodzę z założenia, że jesteśmy w związku z wyboru. Akurat mam to doświadczenie, że ja jestem po bardzo długoletnim związku z jednym partnerem, mężem, którym mam dwójkę dzieci i rozstaliśmy się. I gotowość do wejścia w drugi związek wcale nie była taka oczywista. Mimo formalnego rozstania, ja, moja głowa, serce nie było takie spójne i nie było gotowości na otwieranie się na nowe relacje. Powiedzmy głośno też, że to jest czas, który nam jest dany do tego, żeby przepracować poprzedni związek, poprzednią relację, ponieważ różnie się zdarza. Są związki, gdzie rzeczywiście kobiety świadomie wychodzą, kończą tą relację, odbudowują się i wchodzą w nowe. Są takie, gdzie kobieta nigdy nie jest gotowa na nowy związek. I to też jest w porządku, to też jest przestrzeń, którą trzeba zaakceptować i to jest wybór, tak? Dokładnie. Więc myślę, że taka presja społeczna, jaka jest narzucona, że nie powinny kobiety być same, bo to wstyd, bo to źle, bo to stara panna, powinnyśmy mieć męża i dzieci i tworzyć rodziny i tak dalej. No społecznie jest nam gdzieś wpajane od małego. Nie wiem, czy pani się z tym zgodzi, ale ja wśród swoich koleżanek w czasie studiów miałam gro takich, które nie miały stałych partnerów, ale tych, których szukały, to już z domysłem, że to będzie mój mąż. A dlaczego? Bo ja już jestem w takim wieku. Tak. Ja wiem, że to było 15 lat temu. Czasy się troszkę zmieniły. Nic się nie zmieniło w tym zakresie. Być może skala się zmieniła, ale tu nie umiem odpowiedzieć na temat skali, bo jakby nie szukałam badań dotyczących tej kwestii. Natomiast nic się nie zmieniło. Mówię w takim ujęciu, że mam wśród klientek takie, które przychodzą do mnie, żeby przepracować różne kwestie dotyczące ich samych, żeby zbudować związek, no bo przecież one są już w takim wieku, przychodzą również do mnie, one przychodzą po to, żebym im pomogła znaleźć partnera. Tak, jakby z takim zamysłem przychodzą, a tak naprawdę odkrywają, że to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby umiały sobie radzić z presją, żeby właśnie znalazły w sobie gotowość do wyboru i decyzji w momencie, kiedy one będą na to gotowe. Żeby ten partner był taki, żeby potrafiły wybrać takiego, który wybrać to też niedobre słowo, żeby zdecydowały się na związek z partnerem, w którym oboje będą czuli się uszczęśliwiający. Bo tu jakby dotykamy też tej kwestii stylów przywiązania i bliskości, od którego się wszystko zaczęło. Tak. Ta teoria stylów przywiązania jest niezwykle ważna i niezwykle istotna i mamy swoje takie osobiste, bardzo indywidualne style przywiązania, opisane też w literaturze psychologicznej, jak najbardziej. Natomiast
warto podkreślić, że styl przywiązania, o którym za chwilkę mogę troszeczkę więcej powiedzieć, nie jest efektem tylko tego, co wynosimy z domu rodzinnego. Styl przywiązania nie jest tym stylem, który został w 100% i w pełni ukształtowany w rodzinie pochodzenia, czyli też przez pewne wzorce kulturowe, wręcz cywilizacyjne, czy nawet ewolucyjne, szeroko rzecz ujmując, archetypowe, ale na style naszego przywiązania mają również wpływ nasze doświadczenia z dorosłości. I to jest jakby nawiązanie do tego, co pani powiedziała, że kończę jeden związek będący moim doświadczeniem już dorosłym i w oparciu o doświadczenia tego związku mogę modyfikować, rozwijać, zmieniać w wyniku własnych spostrzeżeń, decyzji i wyborów, również swój styl przywiązania, funkcjonować w troszkę innym zakresie tego dominującego stylu przywiązania. Tak, mamy możliwość to robić i na tym też polega bardzo często moja praca, bo coaching to w przeciwieństwie do terapii, takie zasadnicze, takie fundamentalne różnice, koncentruje się, coaching, koncentruje się na poszukiwaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań, czyli takich, których wcześniej nie stosowaliśmy. No i właśnie te nowe rozwiązania wprowadzają zasadniczą zmianę do naszych związków i do naszego funkcjonowania. Więc tak, zachęcam też, bo pracuję z osobami w kryzysie rozstania, w kryzysie rozwodu, żeby nie wchodzić w kolejny związek już od razu, żeby tę pustkę gdzieś wypełnić. I oczywiście każdy robi jak uważa, ale to nie jest, to nie jest zbyt jakby wnoszące dla tej osoby, bo najczęściej wchodzi znowu w wyniku tego stylu przywiązania, który doprowadził do tego, że ten związek się zakończył. Tak? Czyli z lęku przed byciem samą, czy samotnym, przed poczuciem bycia gorszą, często kobiety tak się czują i w naszej kulturze często tak jest, że jak sama znaczy gorsza, tak? I ta presja, że no, jak ja się w tej chwili będę określać. Ja bym na koniec tej swojej wypowiedzi powiedziała tak. Drogie panie, drodzy panowie, bo nie wiem, kto nas ogląda i słucha. Bycie partnerką, bycie żoną nas nie definiuje. To jest jedna z ról, które możemy pełnić w życiu z wyboru i możemy jej nie pełnić. Mamy dwie role, które są niezbywalne. Nie można się z nich wymiksować, wyłączyć, wypisać. To jest rola ja. Ja Dominika, ja Małgosia i tą rolą wypełniam wszystkie inne, więc jeśli zbuduję tę swoją tożsamość, ja tę rolę ja w wielu różnych obszarach, to i mogę inaczej funkcjonować w związkach i relacjach. I to jest rola niezbywalna. Ona jest tak długa jak nasze życie. I w każdym momencie swojego życia możemy ją wypełniać innymi treściami, takimi, które chcemy je wprowadzić do tej roli. A wyrzucić z tej roli takie, które nam szkodzą. To jest cudowne, że ona nie jest raz na zawsze taka sama. Że możemy... Tożsamość nie jest nam raz na zawsze. Tożsamość nie jest nam dana raz na zawsze i to jest bardzo uwalniająca informacja, że możemy ją świadomie kształtować i zmieniać. I to jest cudowne. No i druga rola, która jest niezbywalna, to rola mamy, jeśli się na nią zdecydujemy. Tak? No bo z tej roli się nie da też wypisać, ale to też jest rola wynikająca z wyboru. Tylko rola ja nie jest rolą z wyboru w momencie jakby powstania tej roli, no bo rodzimy się nie z własnej decyzji, nie jest z naszego wyboru. Ale już odkąd jesteśmy świadomymi dorosłymi, warto wiedzieć, że możemy tę rolę kształtować tak, żeby nam służyła jak najbardziej. To jest bardzo ważne, co pani mówi. Ja bardzo często podkreślam moim podopiecznym i paniom, z którymi się spotykam na warsztatach, które my prowadzimy. Zastanów się, czy ta opinia jest twoja, czy to jest opinia, którą gdzieś ktoś ci przekazał i ty w to wierzysz, bo myślisz, że tak jest, tak? A zastanówmy się, czy to rzeczywiście wynika z ciebie, z twoich potrzeb, czy miałaś to przez ileś lat w domu rodzinnym wpajane, czy w związku poprzednim ktoś ci takie komunikaty wysyłał. I często, często się zdarza, że kobiety odkrywają, kurczę, ale to nie jest moje, to nie jest tożsame ze mną. Ja w to wierzyłam, ale myślałam, że tak nie.
zmienić. I to jest uwalniające. Często mówią, Jezu, tak jakbym zdjęła z ramion 20 kg, 50. Tak. I wtedy jakby otwiera się też przestrzeń, bo jedno zrzucić, jedno zdecydować nie chcę tego, ale wtedy powstaje pustka. I w tę pustkę niestety często wracają te stare nawykowe przekonania i myśli. Więc warto w tę pustkę wprowadzać to, co jest moim wyborem i moją decyzją. Czyli tego nie chcę, ale w zamian tego chcę to i to. I nad tym pracuję i staram się, żeby to zaimplementować do swojego życia. Mówiłyśmy o tych stylach przywiązania. Czy są jakieś, które są turbo charakterystyczne dla naszej szerokości geograficznej i na przykład Polacy, Polki mają, czy to po prostu są jakieś standardowe, usystematyzowane w literaturze, które są i warto o nich powiedzieć? Znaczy, nie mam wiedzy, czy one są, mają wymiar narodowościowy, na pewno mają wymiar kulturowy i one zostały opisane przez literaturę niepolskojęzyczną, te style przywiązania, więc pewnie jakby choćby logicznie wyciągając wniosek, dotyczą całej ludzkiej populacji, choć wiadomo mi też, bo pracuję z parami, które tworzą partnerzy z różnych kultur pochodzenia, z krajów pochodzenia, tak? Że te wzorce kulturowe mogą modyfikować, tak? nie tylko te osobnicze, prywatne, indywidualne, ale że wzorce kulturowe mają też tu duży udział, prawda, w tym. Natomiast tak, da się przedstawić taki podział i można by powiedzieć, że i to jest cudowna też wiadomość, że 50% ludzkiej populacji funkcjonuje w takim najbardziej pożądanym stylu i on ma nawet taką nazwę, od której pani zaczęła dzisiaj naszą rozmowę, bo to jest styl bezpieczny. Czyli w takim stylu przywiązania, jeśli spotykają się partnerzy, to jest przestrzeń dla nich obojga. Oni też nie próbują na sobie wymuszać zmiany, nie manipulują sobą, są w stanie dawać sobie w taki bardzo naturalny sposób, mają dużą otwartość też na potrzeby partnera, nie są tylko skoncentrowani na sobie, więc mają możliwość dawania sobie tego, co w związku każdy z nich, czego w związku każdy z nich potrzebuje. I to jest aż 50% populacji, ale druga 50%, to są te tak zwane style pozabezpieczne i one się tak nazywają. I tutaj mamy do czynienia z trzema stylami. Jeden nazywa się lękowy, tak? Czyli duża potrzeba bliskości i jeśli jej nie dostaję, no to popadam w taki lęk, że mogę zostać odrzucony, odrzucona, odtrącony i wtedy coraz bardziej napieram na tę potrzebę bliskości i coraz bardziej jej potrzebuję, coraz więcej jakby i coraz więcej. Jakby ten deficyt bliskości powoduje, że coraz bardziej zaczynam napierać o tę bliskość, co może przynosić zupełnie niekorzystne skutki dla relacji i związku. Ale znowu, dobra wiadomość jest taka, że jeśli się to dostanie, tak, i jeśli to zostanie, ta potrzeba bliskości zostanie spełniona, to w ogóle zainteresowanie osoby, nawet tej lękowej, przekierowywane zostają zupełnie w inne miejsce. I taki związek wtedy jest okej. Więc to nie oznacza, że to nas znowu definiuje, że my nie możemy stworzyć szczęśliwego związku. Tak? Ja mogę powiedzieć sobie, że ja w swoją dorosłość wchodziłam w takim bardziej lękowym stylu przywiązania. Dzisiaj ja wiem, że on we mnie jest, bo to nigdy nie jest tak, że my go wyrzucimy, wyrwiemy i przestanie w nas być. On jest, ale potrafimy się nauczyć innej reaktywności i radzić sobie, jakby modyfikować ten styl przywiązania. No właśnie to jest ta cudowna wiadomość, że nie tylko dzieciństwo nam tu wpływa na takie style. Drugi styl to jest ten unikający. I to są osoby, które potrzebują dużej przestrzeni wolności, takiej niezależności. Właśnie one mają wtedy często trudność z oddawaniem tej bliskości, prawda? No bo one potrzebują nie czuć tej bliskości, bo im bardziej czują tę bliskość, tym bardziej się wycofują, czyli unikają. No i mamy do czynienia z takim tańcem, który nosi nazwę koluzji i często my się uzupełniamy, prawda? Ale jedna i druga grupa osób chce szczęśliwych związków, choć znowu literatura mówi, że łatwiej tworzyć te związki osobom w stylu lękowym niż osobom w stylu unikającym, no bo one często się wycofują, uciekają z tych związków. A im bardziej jakby dostają tę miłość i to wszystko, co związek, bliskość i czułość, tym coraz bardziej czują się osaczone i coraz bardziej się
wycofują, unikają. No i taki trzeci styl, ten poza, w tej grupie pozabezpiecznych, to jest taki, taka kompilacja unikawo-lękowego, więc tu jakby też tak funkcjonujemy. W jednej osobie jest i lęk, i unikanie. To ja nasuwa mi się takie pytanie, które chciałabym zadać. Czy w sytuacji, kiedy czujemy, że już coś utraciliśmy w związku, jesteśmy jeszcze w stanie wrócić do tej bezpiecznej więzi? Czy są, bo wiadomo, są czasami takie momenty, w których już no, nie ma co ratować, tak? I obydwie wiemy, że bezpieczniej i lepiej jest zakończyć taką relację, niż ją kontynuować. Ale czy rzeczywiście, jak pary trafiają do pani, to zaczynając pracę, komunikują się i poprawia się ta relacja między nimi, to ta bezpieczna więź wraca? Czy to jest tak, że ta zadra w sercu już zawsze zostaje i mimo tego, że tutaj relacja jakby trwa i jest poprawa, tak, technicznie lepiej się porozumiewają, spędzają ze sobą czas i tak dalej, to gdzieś w głębi duszy zostało? Powiedziałabym i tak, i nie. To jest znowu kwestia bardzo indywidualna. Mamy w sobie pamięć przeszłości i nie jesteśmy w stanie tej pamięci wyrugować z siebie, prawda? Ale tu jest kwestia nie tego, czy my pamiętamy i czy ta zadra jest, no bo pamięć tej zadry zawsze jest, tylko powstaje pytanie, jak my sobie z tym radzimy. I jeśli korzystamy, jeśli mamy potencjał, jeśli potrafimy jakby poradzić sobie, przepracować też swój żal, smutek, czasami wściekłość i złość, czasami w ogóle potrzebujemy otworzyć dostęp do złości i wściekłości. Często kobiety, które wchodzą i funkcjonują w życiu z tym driverem bądź grzeczna, dostosuj się, bądź grzeczną dziewczynką, czyli te wszystkie dorosłe, które mają w sobie te grzeczne dziewczynki, tak? One bardzo często, te kobiety, nie mają dostępu do gniewu i złości, a to jest taka sama emocja jak każda inna. I tu właśnie może polegać to przepracowanie tej trudnej sytuacji na tym, żeby dać sobie prawo, ale wyrażać ją w sposób, który nie niszczy tej relacji, prawda? Czy komunikacja, to nie tylko komunikacja, to zależy, z jaką trudnością para przychodzi do mnie. Tak? No bo jeśli to jest związek, w którym no wciąż mamy, partnerzy deklarują, że wciąż są dla siebie ważni, że się kochają, tylko no nie umieją się dogadać, no to pracujemy nad komunikacją. Natomiast gdy przychodzi para w dużym kryzysie, po separacji, albo w separacji, albo w rozstaniu, w decyzji o rozwodzie, w zdradzie, po zdradzie, czasami po rozwodzie, a jednak, to ja zawsze, to jakby, może tak, nie ma powrotu do tego, co było. No bo to, co było, też doprowadziło do tego miejsca, w którym teraz są. Więc niekorzystne dla tej pary byłoby powracać do tego, co było. Ale wyciągnąwszy wnioski z tego, co było, zapraszam ich do budowania związku od nowa, inaczej. I wtedy to jest możliwe. Mhm. Czy obydwie strony muszą mieć na to gotowość? Tak. W takiej sytuacji tak. Gdy jesteśmy w takim dużym case'ie kryzysu, separacji, rozwodu, to praca jednej ze stron nie wystarczy. Jeśli to jest związek, w którym obie strony chcą być w tym związku, natomiast jedna nie ma gotowości do pracy, to bardzo skuteczna jest praca jednej ze stron. Natomiast w takich bardzo trudnych sytuacjach, powiedziałabym szeroko rozumianych, kryzysowych i okołokryzysowych, potrzebna jest gotowość obojga partnerów. Zastanawiam się przez pryzmat akurat swoich doświadczeń, czy taka relacja z rodzicami, nieprzepracowana, która, z którą wychodzimy z dzieciństwa, na przykład, nie? Może mieć wpływ na to, że nie potrafimy przepracować w dorosłym życiu relacji z mężem, z partnerem, że nie potrafimy sobie radzić z pewnymi
zachowaniami, które w związku się pojawiają, nie potrafimy zbudować tej bezpiecznej więzi. Jeśli tak, to jak taka kobieta, taki mężczyzna powinien sobie poradzić? No bo tutaj jest to trudne, niezależne troszkę, tak, jakby od nas. Zależne. Zależne. Mhm. Zaraz się do tego odniosę, ale znowu powiem, odniosę się do pani słowa, pani Dominiko, powinien. Ja nie wiem, czy powinien, bo jeśli powinien lub mówimy, że powinien, to jest takie opresyjne, wywołujące presję. I im bardziej mówimy takiej osobie, że powinna, tym bardziej ona się przed tym broni, bo często widzi w tym atak. Mówimy tu często o osobach, które wywodzą się z szeroko rozumianych rodzin dysfunkcyjnych. Tak? I powszechnie przyjęło się uznawać, że rodziny dysfunkcyjne to takie, w których dochodzi do przemocy w wielu aspektach lub pojawia się problem alkoholowy. Tak? I to zazwyczaj rozumiemy jako rodziny dysfunkcyjne i wydaje nam się, że jeśli tworzymy z partnerem taki związek, to wszystkie trudności z tego związku znikną, jeśli ten partner pójdzie na terapię i przepracuje swoje dzieciństwo. Oczywiście, że to jest wskazane. Oczywiście, że to jest pożądane dla tej osoby dorosłej, dorosłego dziecka z rodziny dysfunkcyjnej, jak najbardziej. Ale pamiętajmy, że definicja dysfunkcyjności jest dużo szersza. To są wszystkie te rodziny, w których potrzeby fizyczne i emocjonalne dziecka nie zostają spełnione. Czyli również potrzeba miłości, bezpieczeństwa, bliskości i wiele innych. I rodzice nie tylko, że nie zaspokajają tych potrzeb, ale też często nie chronią dzieci przed tym, że ktoś rani je w tych potrzebach. Często sami je krzywdzą. I wcale nie chodzi tutaj o takich rodziców przemocowych czy z problemem alkoholowym. Często jest to sprzężone. Ale warto sobie uświadomić, że rodzic nadmiernie krytyczny. Nadmiernie krytyczny, nieadekwatnie krytyczny, nieadekwatnie wymagający. Tak? Z różnych powodów, z szacunkiem dla tych osób, może doprowadzać do dysfunkcyjnego działania, funkcjonowania w czasie dorosłym swojego dziecka. I to jest moja codzienność. Tak? Ja nie jestem terapeutą, więc ja nie leczę tej przeszłości, bo ona wciąż w nas jest. Ale jako coach, korzystając z tych doświadczeń, również dysfunkcyjnych rodzin, w relacjach z rodzicami, zapraszam moich klientów do tego, żeby podjęli decyzję, jak dziś chcą kształtować te relacje. Jak dziś, żeby nie były dla nich krzywdzące, tak jak były w dzieciństwie. Mają gotowość inaczej funkcjonować w relacji ze swoimi rodzicami. I dotyczy to właściwie większości dorosłych, nie tylko tych dorosłych, którzy pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, bo w ogóle relacje z rodzicami w związku to jest bardzo poważny problem. Bo to nie dotyczy tylko rodzin patchworkowych, że wchodząc do rodzin patchworkowych wchodzimy z całym zapleczem i wszystkimi rodzinami, które gdzieś tam zszywamy w ten patchwork. My do związku, który nie jest patchworkowym, też wchodzimy z wszystkimi kontekstami naszych rodzin pochodzenia, naszych rodzin bliższych i dalszych. I często jest to sprawa, sytuacja, która wywołuje ogromne problemy w związku między partnerami. Kłótnie o rodziców. Tak, to prawda, to prawda. Bardzo, bardzo wiele można usłyszeć o relacjach rodzinnych w trakcie spotkań. Często ten temat się pojawia, on często się przewija. Dobra, no to w takim razie zapytajmy może teraz o tą więź w kontekście, mówiła Pani o dysfunkcyjnych rodzinach. Często w dysfunkcyjnych rodzinach jest uzależnienie, tak? Jest ofiara, są osoby przemocowe. Proszę mi powiedzieć, czy my możemy pomylić więź z uzależnieniem? Czy raczej jest tak, że w pewnym etapie my się orientujemy, że to nie jest już więź, to nie jest relacja, my jesteśmy uzależnione. Czy raczej się tak nie zdarza
w Pani praktyce, jak Pani pracuje z kobietami, że kobiety same świadomie doświadczają takiego olśnienia i przychodzą mówiąc, ja już wiem, co to jest. No właśnie, moje doświadczenie jest takie, że one przychodzą w wyniku dyskomfortu, a nie w wyniku olśnienia. Tak? Bo czują, że dzieje się w tym związku przez wiele lat nieustannie, można by powiedzieć, w bardzo podobnym schemacie funkcjonują w tym związku i mimo podejmowanych przez nich różnorodnych starań, nic się nie zmienia. Tak? Ale przychodzą często znowu z poczuciem, że to one są do naprawienia. Że one muszą znowu coś zrobić, bo jak one już siebie naprawią, i często też jest takie oczekiwanie partnerów, tak? Że jak one się naprawią, to już ten związek będzie dobry. No więc one znowu przychodzą po pomoc, żeby się naprawić. No i tutaj chodzi o to, że w wyniku znowu tych wiele przyczyn składa się na to i wiele płaszczyzn, to jest wielopłaszczyznowe, to są wielopłaszczyznowe zjawiska i ja potrzebuję je odkrywać indywidualnie dla każdej osoby, z którą pracuję, ale zazwyczaj nie przychodzi ta samoświadomość, nie przychodzi to olśnienie i dopiero uświadamianie następuje w wyniku pracy, ale często też wywołuje mechanizmy obronne, to jak to? Nie, to niemożliwe, tak? Bo te osoby, nie zawsze kobiety, traktują coś, co jest pozanormatywne, zaczęły traktować jako normę. Czyli te style funkcjonowania partnera, którego możemy nazwać jakimś dysfunkcyjnym, który nie przepracowuje swoich spraw, w związku zaczynają być dominujące i one stają się normą tego związku. No i właśnie sytuacja, w której coś, co jest nienormatywne, staje się normą, prowadzi do współuzależnienia. Ale wtedy potrzeba najczęściej kogoś z zewnątrz, żeby osoba, która przychodzi z trudnością, zobaczyła, że związek, w którym funkcjonuje, jest pozanormatywny. Mhm. Czyli tak, to dysfunkcyjny, niszczący. Mhm. Myślę, że warto mówić i uświadamiać kobiety o tym, że zachowania, które nie są normatywne, a stają się normą, prowadzą bardzo często też do zachowań patologicznych, które nas niszczą i niszczą nasze poczucie własnej wartości, niszczą naszą samoocenę, pewność siebie. My nie rośniemy w tym związku, wręcz kurczymy się w sobie, zamykamy się w sobie, jesteśmy coraz dalej naszych przyjaciół, znajomych, odcinamy się od rodziny. Często jest nam ciężko wtedy szukać pomocy, tak? Bo my nie jesteśmy świadomi, że tej pomocy po prostu potrzebujemy. I to, co Pani powiedziała, że często wychodzi taka reakcja obronna, to jest niemożliwe, nie? Często pojawia się kwestionowanie tego, tłumaczenie, usprawiedliwianie. Ja nie bez powodu wymieniam te wszystkie elementy, bo w trakcie rozmów z kobietami ja to słyszę i jak parafrazuję tą historię, jak opowiadam ją, ale tak, patrząc oczami osoby trzeciej, to kobiety najczęściej mają łzy w oczach i zastanawiają się, jak ja mogę w tym tkwić. Pytam, co byś poleciła, co byś zarekomendowała mojej koleżance, znając jej historię. I wtedy tak. Dochodzi do takiego konfrontowania się, Jezu, przecież to jest o mnie. Tak. Co to nie oznacza, że jest już ten moment gotowości, żeby podjąć decyzję. O, zdecydowanie. Tak, tutaj jest ta ścieżka, żeby odbudować poczucie własnej wartości, odbudować wiarę w siebie, bo dzięki temu odzyskujemy też odwagę, którą mamy. Pamiętajcie, panie, panowie, że współistnieje w nas i lęk, i odwaga. I jedno nie wyklucza drugiego. Więc nawet jeśli, albo często, jeśli częściej myślisz, że się boisz i myślisz, że nie dasz rady, że to jest za trudne, że to jest jakieś, czyli jakby ten lęk zaczyna dominować, to nie oznacza, że brakuje ci odwagi.
potrzebujesz uświadomić sobie, że one są w tobie. Ja lubię taki przykład też podawać alpinisty. Nie byłam, nigdy nie wspinałam się po górach, ale wyobrażam tak sobie, bo przecież mamy wśród naszych alpinistów naprawdę wielkich uznanych, którzy zdobywali wielkie szczyty. I często pytam, czy myślisz, że alpinista się nie boi? I sobie myślę i wtedy no boi się. No tak, głupotą byłoby, gdyby się nie bał, bo to wtedy idzie na stracenie, prawda? Czyli lęk nam jest potrzebny. Lęk jest też przed czymś, ma nas chronić i to jest okej. Okay. Ale czy ten alpinista, skoro wie, jaki jest jego cel, to zobacz, jak długo on się do tego przygotowuje, prawda? I jak potem, bojąc się, mając ten lęk w sobie, prawda? Wykonuje ten kolejny krok i kolejny i wtedy uświadamia sobie swoją odwagę. I to jest trochę o nas, w sytuacjach dla nas niezwykle trudnych, że najpierw się przygotuj, pomyśl, zbuduj cel. I krok po kroku, i uwielbiam to powiedzenie, jeden krok jest lepszy niż żaden. Tak. Nie musisz od razu wykonywać rewolucji, skakać z wieżowca, tak? Bo czasami decyzja byłaby jak skok z wieżowca bez spadochronu. I wtedy mówię, uszyj spadochron. Najpierw uszyj, zanim podejmiesz taką decyzję, która wprowadzi rewolucję do twojego życia. To jest piękne, że możemy, jeżeli ktoś ma gotowość w sobie do tego, żeby pracować, czuje tą chęć, bo to umówmy się, praca nad sobą jest wyzwaniem, które my siejemy ziarenko. Tak. Jeżeli ktoś ma grunt gotowy na to, żeby przyjąć tą wiedzę, te treści, to jest już wielki sukces, ale największą pracę wykonuje między sesjami z panią, bo taka jest prawda, że to jest godzina czy tam półtorej spotkania, gdzie wy omawiacie pewne tematy, ale te 7 dni to jest ten czas, kiedy osoba pracuje, tak naprawdę realnie przygotowuje się do tego, co się zadzieje w jej życiu, do tych zmian. Właściwie one już się dzieją. Właśnie między tymi sesjami one już się dzieją. No bo właśnie coaching polega na tym, że z każdej sesji moi klienci indywidualni, czy też para, czy jeśli pracujemy w grupie, wychodzą z zadaniem do zrealizowania, z takim zadaniem, które sami mają gotowość realizować. I oni często mówią, Małgosiu, ale to jest trudne. To było bardzo trudne, czy w ogóle ten proces, gdy go kończymy, to była najtrudniejsza rzecz, jaką zrobiłam w swoim życiu. I potem przychodzi kolejna refleksja, ale nigdy bym tego nie oddała. Częstym moim takim doświadczeniem jest, i mówią i to mężczyźni, i kobiety, bo pracuję też z mężczyznami. I oni mówią, szkoda, że tak późno. Tak, szkoda, że ja dopiero tak późno. I lubię wtedy odpowiadać też prostym zdaniem. A może to był najlepszy moment, bo wcześniej nie miałeś na to gotowości. Tak, bo żeby zacząć, trzeba mieć gotowość. I to jest rzeczywiście, też to jest ten moment, ale żeby do tej gotowości dojść, to też się dzieje, tak? Więc to też jest proces dochodzenia do gotowości i on też jakiś czas potrzebuje trwać. Ta gotowość nie spada na nas jak olśnienie czy objawienie. Ona się dzieje na różnych etapach, często nawet w nieświadomie, prowadząc nas do tego punktu gotowości. Piękne jest to, że zmiany, które następują, tak cudownie odmieniają życie naszych podopiecznych, naszych klientów. Pani widzi te możliwości, które się otwierają, bo nie wszyscy pacjenci, nie wszyscy podopieczni są od razu gotowi na to, żeby zobaczyć, co ich czeka i jak to będzie fantastycznie wyglądało za tydzień, za dwa, za miesiąc. My same tego nie wiemy, ale my wiemy, że to jest zmiana w dobrą stronę. W dobrą stronę. Oni czasami nawet byliby tym przerażeni, więc ja jako coach w coachingu potrzebujemy ustalić cel. W terapii celu nie zawsze go trzeba tak doprecyzować jak w coachingu. I cel jest taki ogólny często jakby dla klienta, tak? Bo klient nie zawsze wie,
co się za tym kryje, ale akceptuję, to jest jego cel, on wybiera ten cel, ale ja mu nie naświetlam w pełni, jak się to życie zmieni, bo często byłoby to przerażające w punkcie, w którym w danym momencie się znajduje. I dlatego potrzebujemy tych kilkunastu sesji, żeby krok po kroku, i moją rolą jest, żeby do tego celu prowadzić, tak? Nawet jeśli klient meandruje, a nawet potrzebuje meandrować, czasami potrzebuje się zatrzymać i to wszystko jest okej. Każdy idzie w swoim tempie. I czasami ludzie mówią, ale ja utknęłam, czy utknąłem. I okej, i co w tym złego? Zobacz, jak czasami taka była klientka, która przyszła z metaforą, bo wiesz, ja mam wrażenie, że ja jestem i ja jeżdżę ciągle po tym samym rondzie. To była jej perspektywa, że to ją ogranicza. A ja mówię, a to fantastycznie. Bo dzięki temu możesz obejrzeć wszystkie drogi dokładnie, z których możesz zjechać i wybrać taką, która będzie ci najbardziej służyła. Zmieniłaś perspektywę. Tak, dokładnie tak. Bardzo często jest tak, że my tkwiąc w jakimś miejscu widzimy tylko tą jedną. Dokładnie tak. Cudowne. Tak. To jest, i chodzi o to, żeby właśnie w tej pomocy i pracy pomocowej pokazać nie tylko jedną, ale wiele różnych. Piękne. Podajemy możliwości. Przestajemy czuć się ograniczeni. Miejsce, w którym jesteśmy, nas nie ogranicza. Miejsce, w którym jesteśmy, zaczyna być dla nas miejscem, z którego możemy startować. Jako punkt wyjścia. Tak. Cudownie. Moja droga, to na koniec naszego spotkania bardzo proszę, żebyś powiedziała 5 złotych zasad budowania bezpiecznej więzi z partnerem. To jest taka nasza tradycja, że eksperci te 5 złotych zasad zazwyczaj pod koniec naszego spotkania przekazują. Tu potrzebuję powiedzieć, że ja usłyszałam wcześniej, że takie pytanie padnie. Bo gdyby padło na gorąco, to miałabym ogromną trudność, bo i tak miałam ogromną trudność, żeby ograniczyć się do 5. I powiem tak, że oczywiście można by tu włożyć inne, można by to rozszerzyć i to znacząco. Natomiast ja wybrałam, spisałam nawet sobie, żeby mi nie umknęło, coś, co z obserwacji, doświadczeń mojej takiej codziennej pracy, ale również takich osobistych doświadczeń w różnych relacjach, nie tylko tych moich związkowych, ale różnych relacjach, pozwala budować więzi, bezpieczne więzi. Chodzi o to, żeby były bezpieczne, bo tylko wtedy będą dobre. Może lepiej dobre niż zdrowe, nie? Dzięki. Ale to jest coś, czym ja kończę dzisiejsze właśnie spotkanie, że nie będziemy używać zdrowe, a dobre. Tak. Zamienimy to słowo. Tak. I kolejność jest dowolna. To niech każdy sobie wybierze, od czego mógłby zacząć, bo to też rodzaj takich rekomendacji, jeśli to są zasady, no to też je rekomenduję jako takie rzeczywiście filary dobrych, uszczęśliwiających relacji. Ja bym powiedziała tak. Pierwsza, zaangażuj się w związek. Zaangażuj się, czyli nie czekaj, aż partner, partnerka wprowadzi do tego związku to, czego ty potrzebujesz, bo każdy w związku ma swoją odpowiedzialność. Ja bym powiedziała, że mamy 3 odpowiedzialności. Za siebie, za związek i za siebie w związku. I w tych 3 odpowiedzialnościach potrzebujemy się zaangażować w związek. I zaangażować w związek, potrzebuję też tu dodać jeszcze, to uznać, że związek jest jednym z twoich życiowych priorytetów. Jeśli tego nie widzisz, to nie zaangażujesz się, bo nie będziesz mieć przestrzeni na ten związek. Wszystko będzie ważniejsze. Oczywiście to jest generalizacja wszystko, tak? Ale wiele spraw będzie ważniejszych niż związek. I wtedy zaczynają się kłopoty. Jeśli związek przestajemy traktować jako istotną wartość w naszym życiu, czyli priorytet, po prostu. Druga zasada. Uważność na partnera, partnerkę. Ciągle się uczymy tego i to jest bardzo piękne, żeby najpierw zbudować siebie, nauczyć się uważności na siebie, na swoje potrzeby, swoje oczekiwania. Tak, to jest fundament. Ale na tym się nie kończy w związku.
Bo jeśli byśmy na tym skończyli w związku, czyli zadbać tylko o swoje potrzeby, oczekiwania, granice, to gdzie miejsce na partnera, gdzie miejsce na związek? Więc ucząc się swoich potrzeb, swoich granic, tego takiej dbałości i uważności na potrzeby własne, ucz się od razu uważności na potrzeby partnera, bo mogą być inne niż twoje. I wtedy potrzebujecie też być może uczyć się komunikacji. Tak? Ale jeśli któraś potrzeba, i generalnie wiele problemów bierze się z tego, że potrzeby któregoś z partnerów są niewidoczne, niezaopiekowane lub obojga. Tak? I wtedy pojawiają się trudności. Więc to byłaby druga rekomendacja. Trzecie. To jest wyzwanie dla wielu osób, ale uznaj, że związek jest dynamiczny. Uznaj, że nie jest taki sam zawsze. Oczywiście jest literatura mówiąca o tym, że przechodzimy od etapu do etapu, więc to jest takie uznanie, że w związku też dzieją się zmiany i te zmiany mogą wnosić do związku kryzysy. I chciałabym tu zacytować takiego niemieckiego psychiatrę, psychoterapeutę, par, badacza, który mówi, i to bardzo się potwierdza w mojej pracy, Jurga Willego, żeby powiedzieć autora tych słów, związki jakby funkcjonują od kryzysu do kryzysu i rozwijają się przechodząc przez te kryzysy. I to jest właśnie uznaj, że kryzys nie musi być czymś złym, że nie niszczy związku, że nie zamyka związku, ale nauczmy się wspólnotowo przechodzić przez kryzysy. Bo to nas umacnia, to umacnia związek i czyni go takim, jakim chcemy, długotrwałym i bezpiecznym. Że słaby kryzys to nam nie zrobi krzywdy. To ja już wiem, co kryzys, to ja nie wiem, co by się musiało zdarzyć. Tak? Mój mąż ostatnio powiedział, jak rozmawialiśmy o tym, bo jakieś tam spięcie było, ale wiesz, mówi, ja już nie pamiętam, od ilu lat myśmy się nie pokłócili. I to jest efekt nie tego, że myśmy się nie kłócili, że jesteśmy tacy sami. Nie. Poprzez różne trudności doszliśmy do momentu i etapu, w którym umiemy sobie z tym radzić. I o to chodzi w sensie. Czwarta rekomendacja. Zachowaj wolność i daj wolność. Związek to nie proteza na życie. Partner nie da ci wszystkiego, czego potrzebujesz. Zatem zachowaj swoją przestrzeń wolności, zadbaj o własną atrakcyjność. To jest też nawiązanie do tego, o czym rozmawiałyśmy, czy przywiązanie, czy miłość. Uczucie. Uczucie potrzebuje podsycania, atrakcyjności. Jestem inna. Mój mąż mnie poznał jako brunetkę. I wiele lat byłam brunetką. Teraz już rzeczywiście zakładam okulary, jak się doświetlam, ale przez całe życie nasze byłam okularnicą. Tak? I to była moja wolna decyzja, że ja chcę inaczej, że zmieniłam kolor włosów, że w tej chwili nie muszę nosić okularów, ale to było też dla niego wyzwanie. Gdy przeszłam operację, oczywiście względy były zdrowotne, ale gdy przeszłam operację, on mówi, wiesz, no ja nie wiem, czy ty mi się podobasz. Ja nie wiem, czy to jest, czy jak ja to zniosę. Ja sama miałam z tym trudność, ale jak jeszcze słyszałam, że on nie akceptuje, więc, ale zachowaj, daj sobie prawo do wolności i daj prawo do wolności drugiemu człowiekowi, więc jakby nawiązując do tego, co mówił mój mąż, ja to zostawiałam, to w ogóle nie stanowiło przyczyny naszych konfliktów. To była jego wolna przestrzeń, w której on mógł w swojej wolności wyrażać swoje opinie, swoje poglądy, swoją perspektywę przedstawiać. A moją rolą w tym związku, czy naszą moją, drugiego partnera jest czasami nie czepiać się tonu, nie słyszeć tonu, a uznać tę wolność. Tak? No i piąta rekomendacja. I tu się bardzo mocno zastanawiałam, jaką dać na koniec i myślę, że to jest taki złoty gral związków. Doceniać. Doceniać nie efekty, a starania. Bo często jesteśmy sfokusowani na tym, żeby był efekt. A często tego efektu nie ma. Takiego, jak my byśmy chcieli. No bo on mi powiedział, to takie case'y, no bo on mnie zaprosił na randkę, ale on mi nie zrobił niespodzianki, on mnie zapytał, dokąd ja chcę iść na tę randkę. Tak? To właściwie to, o co chodzi.
Czyli ta randka nie była taka, jak ona by chciała, żeby była, jak ona by sobie wyobrażała, więc była sfrustrowana i w ogóle to było nic, co on zrobił, wręcz go dołowała. Ale mówię, zobacz, ile starań on włożył, bo kiedy cię ostatni raz w życiu zaprosił? No nie wiem, 5 lat temu, 8, może mnie nigdy w związku nie zaprosił. Nie? Więc doceniaj, doceniaj starania, to też ma związek z naszym funkcjonowaniem ewolucyjnym naszego mózgu, już tu nie będę tego rozwijać, ale doceniaj. I doceniaj siebie. Nie oczekuj, żeby ktoś ciebie docenił. Good job! Małgosia, piękne podsumowanie, cudowna puenta naszego spotkania. Myślę, że wybrałaś najcenniejsze i najfantastyczniejsze z możliwych dla nas, dla kobiet, elementów budowania więzi, o których niby wszyscy wiemy, bo są oczywiste, a tak często o nich zapominamy. To prawda. To prawda. Dzięki, że tak mówisz, bo tak właśnie jest. Moja droga, gdzie możemy znaleźć Cię w sieci? Jak nasi widzowie, słuchacze mogą do Ciebie trafić? Słuchajcie, w sieci jestem, mój fanpage to Małgosia Gumowska, coach dobrych relacji. Ja też chcę powiedzieć, że co tydzień prowadzę takie live'y w poniedziałek o 9 rano na tematy zgłaszane przez moich słuchaczy, moich odbiorców i to jest nazwa Relacyjny Poniedziałek. Wszystkie Relacyjne Poniedziałki jeszcze znajdziecie na moim kanale YouTube nowym, świeżym, więc tam dużo Relacyjnych Poniedziałków, ale pojawiają się też kolejne odcinki Relacji od Kuchni, bo mój kanał nazywa się Relacje od Kuchni, tam mnie znajdziecie. Znajdziecie mnie też na Instagramie, to jest chyba medium, z którym ja jestem niezaprzyjaźniona za bardzo, ale tam jestem i też jako coacha Małgosia Gumowska, coach dobrych relacji. No i możecie mnie znaleźć pisząc do mnie coach@malgorzatagumowska.pl. W czwartek prowadzę webinar, jeszcze możecie się zapisać, jeśli chcecie, o 19:00, wstęp jest wolny. Kobieta pewna siebie, odważna, wolna, asertywna. Będę mówiła o 3 krokach, ale też będę zapraszała do programu grupowego, który się nazywa Akademia Kobiet Pewnych Siebie. To jest moje ukochane dziecko. Zawsze otwieram drzwi w listopadzie, bo listopad to miesiąc moich urodzin i to jest taki prezent, który też czuję, że daję sobie, bo się angażuję w tę akademię, ale przynosi mnóstwo korzyści kobietom. To już kolejna edycja, więc jeśli by to było dla Was interesujące, to tam jest. Pięknie, pięknie, moja droga, bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Ja tylko zapytam, to zawsze mnie martwi, jak nie ma pytań. Tak, tak, ja właśnie miałam do tego przejść, jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to zadawajcie je Małgosi, póki jeszcze jest z nami na naszej antenie. Ja pytań na ten moment nie widzę. Dużo było przywitań. Pytań na razie pytań nie ma. Ja tylko podkreślę, że nasze spotkanie realizowane jest w ramach grantu Akademia Mamy, realizowanego przez Fundację Sama Mama, a sfinansowanego ze środków Narodowy Instytut Wolności w ramach Nowy FIO 2021-2030, Komitet Pożytku Publicznego. Możemy umówić się... Inicjatywa fantastyczna dla kobiet, tak potrzebna. Tak ważna i naprawdę cudownie, jeśli kobiety spotykają się w swoim gronie. To jest też archetypowe i nie oczekujmy, że nasz partner, nasz mężczyzna lub partner, partnerka w jakimkolwiek konfiguracji jesteśmy, tak? W związku, że wypełni, że będzie wszystkim, kochankiem, współtowarzyszem, pomocnikiem, powiernikiem, doradcą. Nie, to po prostu jest tak dla niego obciążające, czy dla niej, w zależności od formy związku, że uwolnijmy, poszukajmy wsparcia w naszym kobiecym środowisku. Dokładnie tak. Małgosiu, czy możemy się umówić w ten sposób, że jeżeli jakieś pytania się pojawią, to my do nich wrócimy, ja je podeślę na Messengera, z prośbą o jakąś odpowiedź, na pewno się do nich odniesiemy. Także na naszym kanale YouTube znajdziecie to nagranie, będzie ono dostępne, także Sama Mama TV, tam wszystkie nagrania z naszych live'ów, z naszych spotkań, moje drogie, moi drodzy, znajdziecie. Małgosiu, bardzo serdecznie dziękuję za tą fantastyczną rozmowę, za spędzony wspólnie czas.
Mam nadzieję, że treści, które przekazałyśmy, były dla Was ważne, były dla Was cenne. Zostawiajcie też komentarze pod tym nagraniem, bo dla nas to jest informacja, jaki macie odbiór tych treści, które przekazujemy. No i oczywiście bezwzględnie lajki i serduszka w podziękowaniu za to, że nasz gość był dzisiaj z nami. Dziękuję Wam jeszcze pięknego dnia. Mi też było bardzo miło. Ja też Wam życzę fantastycznych relacji, które zawsze zaczynają się od relacji z sobą. I tego Wam życzę i pięknego dnia i wszystkiego dobrego. I dziękuję, że mogłam tu dzisiaj z Wami być. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.